Witam w audycji Gość Radia 5. Zanim przedstawię Państwu dzisiejszych gości, będzie słowo wstępu. Raz w roku Radio 5 przyznaje tytuł Suwalczanina Roku. Podczas tego wydarzenia odbywa się bal Fundacji Wieża Serc, na który to bal życzliwi ludzie przekazują przedmioty do licytacji. Obrazy jak świętej pamięci Andrzej Strumiło czy Marian Murawski, gadżety, długopisy, swego czasu pan Bronisław Komorowski, prezydent Polski, inne znane osoby ze świata kultury, ze świata polityki. Uczestnicy tego balu natomiast licytują owe podarunki, a zebrane pieniądze trafiają do uzdolnionych młodych ludzi, aby ci mogli realizować swoje pasje. Właśnie dziś gościmy takie osoby, stypendyści Fundacji Wieża Serc, są gośćmi Radia 5. Zaprosiliśmy naszych gości, aby przekazać stypendia o łącznej wartości 10 000 złotych, każde po 1000 złotych miesięcznie od września do czerwca, a są z nami panie Justyna Trzcianowska, Ida Bobin oraz pan Leon Michał Maćkowiak. Witam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Zacznę od krótkiego przedstawienia sam państwa i pani Justyna Trzcianowska, pierwsze liceum ogólnokształcące, malarka, której stypendium ma pomóc w realizacji marzeń. Pani Ida Bobin z liceum w Puńsku, już nie liceum, bo ukończone, teraz studiuje grafikę w Wilnie. Od lat uczestniczy w zajęciach Pracowni Sztuk Pięknych pana Mieczysława Iwaszko z Suwalskiego Soku oraz pan Leon Michał Maćkowiak, drugie LO, Państwowa Szkoła Muzyczna, gra na puzonie. Dyrekcja zwraca uwagę na pasję, zapał, determinację w zdobywaniu umiejętności. Wszystko się zgadza? Tak. Zatem opowiedzcie nam trochę o sobie ponad to, co mi przekazano. Ida Bobin. Więc, no, nazywam się Ida. Mam 18 lat, niedawno skończyłam i właśnie też skończyłam liceum, więc w tym roku dużo różnych zmian w moim życiu tutaj pojawiło się. I co mogę więcej powiedzieć? No, moją pasją jest rysowanie, natomiast też mam dużo innych zainteresowań związanych ze sportem na przykład. I nie wiem, mogę powiedzieć jeszcze, że umiem też język litewski, więc dlatego idę do Wilna, gdyż należę do mniejszości narodowej litewskiej i mieszkam w ziemiach etnicznych tam. Więc to jest... No, to bardzo mi pomogło no, dążyć do celu i no, po prostu. I studiować projektowanie grafiki w Wilnie, tak? Tak, dokładnie to chciałam powiedzieć. Justyna Trzcianowska. Dzień dobry. Moją pasją w sumie zawsze było gdzieś właśnie to rysowanie, malowanie i różne artystyczne przedsięwzięcia w ciągu dnia. Ostatnio gdzieś zagłębiam się w tajniki wyplatania z wikliny. Ciągle próbuję nowych rzeczy. Szukam gdzieś swojej dziedziny, w której mogłam zostać na dłużej. Leon Michał Maćkowiak. To jestem Leon, mam 15 lat, uczęszczam do szkoły muzycznej już 9 lat, drugi stopień, 3. klasa teraz. Zadane było mi pytanie, na co wydam te pieniądze. No są niemałe, no i postanowiłem też wydać na jakiś ustnik do puzon, żeby to rozwijać. Jeżeli starczy pieniędzy, no to jakiś może puzon lepszy. Też jakie moje pasje, no to moją pasją też w wolnym czasie też, jak mam czas, nad jeziorkiem, połowić ryby. Skąd gra na puzonie? No to nietypowy instrument. Też nietypowy, też mało osób też chodzi na ten puzon. Nie wiem, jakoś moi dziadkowie zapoczątkowali. U nas ogólnie w całej rodzinie dużo osób chodzi do szkoły muzycznej, uczęszcza, się uczy. No po prostu jakoś tak pomysł, jakieś tam były egzaminy i akurat ten puzon. I myślę, że to było naprawdę trafne. Odnajduję się w tym i lubię to po prostu. Skąd malarstwo? Gdzieś rodzinna pasja. Rodzice, dziadkowie, siostry. Jak to się stało, że Ida Bobin zaczęła interesować się projektowaniem, grafiką, rysunkiem? Nie pamiętam nawet tego momentu pierwszego, kiedy tym się zainteresowałam. Natomiast no, zawsze od dzieciństwa też bardzo lubiłam rysować. Tam oglądałam różne filmiki, jak tym o rysowaniu i o malarstwie, i o różnych kreatywnych takich właśnie rzeczach. I myślę, że to bardzo rozwinęło i dużo bardzo też wniosło w moją tu pasję uczęszczanie do tych zajęć w Soku u pana Mieczysława Iwaszko. Jestem bardzo wdzięczna, że tam się właśnie znalazłam i mogłam tam rozwijać swoje pasje tak mocno. No właśnie, ile to czasu pochłania? Bo oprócz tego, że interesujecie się tym, czym się interesujecie, grą na puzonie, malarstwem, rysunkiem, to trzeba się jednak obok tego uczyć, wykonywać te swoje obowiązki dnia codziennego. Jak to wyglądało przez te ostatnie lata? Myślę, że to wszystko jest do zrobienia i po prostu trzeba zorganizować sobie czas i no po prostu jakoś żyć i korzystać ze wszystkich właśnie możliwości, żyć chwilą. No. Ile czasu zajmuje nauka gry na puzonie tygodniowo, dziennie albo miesięcznie? No ja staram się tak bardziej, nie to, że rozrywkowo, tylko tak dla przyjemności gram sobie. Jak mam po prostu wolny czas, to sięgam po ten puzon, gram sobie. Też się rozwijam po prostu, że nie tak wszystko na siłę czy coś, tylko tak bardziej dla mnie to robię. Mhm. Jakie macie plany, marzenia? No to na przykład ja coś myślałem o tym, że może w przyszłości coś związane z tym puzonem, nie wiem, do wojska na przykład, tam orkiestra jakaś jest na pewno, albo coś w Suwałkach, na pewno są jakieś orkiestry, coś może pograć. Justyna Trzcianowska, plany, marzenia? Nie są sprecyzowane. Gdzieś ciągle szukam tego celu, ale staram się gdzieś właśnie włączać tą artystyczną część do swojego życia. Mhm. Ida Bobin, gdzie siebie widzi za x czasu? Na pewno chcę dalej robić coś kreatywnego i no jak idę na projektowanie graficzne, to na pewno coś z tym, ale też nie obiecuję, że właśnie z tą dziedziną, no bo no, chcę po prostu robić coś kreatywnego i rozwijać się w tym kierunku zawsze. Mhm. Świat, proszę Państwa, świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość. Ja tego nie wymyśliłem, to powiedział Jan Paweł II swego czasu. Drodzy Państwo, kibicujemy Wam w Waszych planach, życzymy ich realizacji, wierzymy, że te stypendia będą wsparciem. Dziękujemy również oczywiście wszystkim uczestnikom naszych corocznych licytacji, uczestnikom balu, który towarzyszy nadaniu tytułu Suwalczanin Roku. Ten tytuł również Radio 5 przyzna i w tym roku. Również zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na takowy bal. O szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie. Czego Wam życzyć? Wytrwałości w tym, co robimy na pewno. Ida? Może po prostu szczęście. Miłości, nie wiem, wszystkiego, co... Zatem życzymy wszystkiego, co najlepsze. Przypomnę, Justyna Trzcianowska, Ida Bobin, Leon Michał Maćkowiak, stypendyści Fundacji Wieża Serc. Dziękuję, że przybyliście. A, jeszcze dodam, bo tutaj mamy pewien rekwizyt. Koleżanka Magdalena zadbała, aby był widoczny i tak, ma swój format. To stypendia, to takie talony symboliczne, ale stypendium jest realne. To realne pieniądze, które wręczymy naszym stypendystom dziś tuż po tej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.